Cześć moi drodzy, z tej strony Marcin, witam Was bardzo serdecznie. Jako, że wszystko gotowe do zmiany platformy, dzisiaj zobaczycie film z demontażu mojej starej płyty głównej i procesora z tej obudowy, a następnie zamontujemy nowe podzespoły, które są za mną. Tak więc zapraszam Was do oglądania. No dobrze, tak więc rozpoczynamy sobie demontaż. Usunę sobie górny panel, który nie będzie nam absolutnie potrzebny, a nawet będzie zawadzał. No dobrze, panel musi chwilę poczekać, muszę się tu troszkę zagłębić. Jak widzicie, w komputerze się troszeczkę zakurzył, natomiast jakiejś tragedii nie ma, jak na obudowę bez filtrów przeciwkurzowych. Jest mała, ma wentylatory z przodu, z tyłu i od góry, więc jest to w miarę wyciągane wszystko. No dobra, teraz muszę sobie odkręcić sekcję tylnią i troszeczkę cofnąć zasilacz. Wtedy będę mógł sobie wszystko poodłączać, ale myślę, że już mogę sobie podpinać chociażby dyski SSD. Będę musiał ich wyjmować, mogą sobie zostać, ponieważ cała ta sekcja z płytą główną, jeśli pamiętacie, wyjeżdża. Czyli można ją po prostu wyjąć niezależnie i to jest ogromny plus modularności tej niewielkiej obudowy od Thermateka. Przypomnę, że jest to model Armor A30i. Zobaczcie, po zdjęciu dwóch śrubek mogę to sobie wszystko, ten cały zasilacz po prostu podnieść, wyjąć. No dobra, kabelki udało się wszystkie odpiąć, ponieważ jest to zasilacz w pełni modularny. Jego chyba wcześniej też nie widzieliście. Jest to model o mocy 1050 W Silent Pro Hybrid. Duży zasilacz, naprawdę spory, wytrzymujący praktycznie każde napięcia. Bardzo fajna rzecz. Ale niestety do tej obudowy troszkę toporny, bo naprawdę sporych rozmiarów. No i teraz już mogę odłączyć sobie spokojnie wentylator tylnego panelu i ten panel też gdzieś odłożymy, żeby nie przeszkadzał. Ok, zasilacza się pozbyliśmy. Teraz odkręcam mocowania tej całej sekcji płyty głównej. No i zobaczcie, cała sekcja jest wyjmowana. Muszę tylko podpinać tutaj trzymające się kabelki i będziemy, że tak powiem, w domu. Więc jak widzicie, cała sekcja z płytą główną po prostu może zostać wysunięta z tej obudowy. I tak wygląda wnętrze po wyjechaniu całej sekcji z płytą główną. A oto i ona, zaraz zobaczycie ją dokładniej. Ok, no teraz muszę się pozbyć kart rozszerzeń z płyty głównej. Za chwilę usuniemy chłodzenie, tak więc zdejmuję taką zaślepkę od tych wszystkich śrubek. I kartę graficzną mamy na dwie śrubki, kartę dźwiękową na jedną. Ok, śrubeczki puściły, więc wyjmujemy kartę dźwiękową. Ok, i karta nam wychodzi. Radeon HD7790 w wersji OC od Asusa. Tą kartę też będę zastępował inną. No dobrze, pozostało nam usunięcie chłodzenia. Oczywiście najpierw odpinamy sobie wentylator. Ok. Dobrze, teraz czekamy odkręcenie kilku śrubek trzymających płytę główną na dystansach do tej całej sekcji płyty głównej. No i zdejmiemy sobie wtedy chłodzenie, wyjmiemy pamięci, będziemy już sukcesywnie montować nowy sprzęt. No i dobra, chwilę później płytka uwolniona. Teraz przydałoby się jeszcze przypomnieć, jak ja zdejmowałem to chłodzenie. No i za chwilę myślę, że już będzie wszystko jasne. Dobra moi drodzy, wystarczyło zajrzeć do kartonika po chłodzeniu. Jest tam specjalna przejściówka, która umożliwia po prostu odkręcenie tych mocowań. Niestety jest to ten typ chłodzenia, przy którym musimy po prostu zdjąć płytę główną, ponieważ trzeba założyć backplate. Nie jest to do końca wygodne, no ale może w przyszłości zmienię na coś łatwiejszego w montażu. Będzie mnie czekała jeszcze jedna przykładka płyty głównej w takim razie. Natomiast już sobie luzuję te zaczepy. Ok, teraz z chłodzenia wypada jeszcze usunąć starą pastę termoprzewodzącą, ponieważ na nowy procesor będę nakładał świeżą. Najlepszy jest oczywiście alkohol izopropylowy. Jak nie mamy, może to być jakiś inny alkohol. Można to zrobić od biedy, nawet jakimś zmywaczem do paznokci. Zawsze coś znajdzie. Pamiętajcie natomiast, żeby to bardzo dokładnie wypolerować, tak żeby nic nie zostało. Ok, mamy wyczyszczone i odtłuszczone. Pierwszy raz możecie w sumie oficjalnie zobaczyć moje chłodzenie, troszeczkę zakurzone.
Jest to Cooler Master Gemini 2. Chłodzenie, które fajnie właśnie wchodzi nad nasze pamięci. Idealne właśnie do takich małych obudów. W standardzie dodawany jest taki wentylator Cooler Mastera 120. Natomiast ja tutaj miałem założoną 140 od Raging Techa. Po prostu wentylator niskoprofilowy, który sprezentował mi Dawid. Dzięki, Dawid. Wentylator się naprawdę przydał. Jeszcze się troszkę będzie przydawał. Natomiast nowa obudowa będzie wyższa, nie będzie problemu, żeby tam już wstawić takie normalne chłodzenie wieżowe typu tower, więc możliwe, że to sobie niedługo zmienimy na coś takiego, co nie wymaga właśnie instalacji backplate'u, wyjmowania płyty głównej i generalnie babrania się w tym wszystkim. Co mi jeszcze pozostało, to wyjąć pamięć, żeby już sobie przełożyć na nową płytę, więc odpinamy sobie blokady po obu stronach. Troszkę się to wszystko zastało, natomiast już sobie wyjmuję moje gudramy. Przy okazji porównajcie sobie stary gigabajt, nowy gigabajt. Płyta już typowo dla graczy. Z97MX Gaming 5. Bardzo fajna płytka. No i cóż, zaczniemy sobie od osadzenia procesora. Następnie zmontuję to całe nieszczęsne chłodzenie. Chociaż wiecie co? Nie. Założę chyba boksa i po prostu troszkę potestuję na tym boksie, jakie będą temperatury. W ogóle mi to ciekawi. A za jakiś czas może zmienię na to chłodzenie Cooler Mastera, albo po prostu weźmiemy do testów coś fajnego. Ok, koszyczek już jest otwarty. Usunąłem sobie zabezpieczenie. Mam takie plastikowe. Taką zaślepkę na procesor. Teraz bierzemy naszą i7, która jest już gotowa praktycznie do osadzenia. Tylko należy pamiętać jeszcze, żeby rzucić na to jakąś pastę termoprzewodzącą. Teraz rozejrzymy się, co tam ciekawego mam. Natomiast trzeba jeszcze dobrze zorientować procesor. Jak się przyjrzycie na procesorze, u góry mamy dwa takie małe nacięcia i też takie dwa tutaj wypukłe elementy są na tym slocie, na gnieździe procesora, dlatego nie da się go po prostu włożyć źle. I procesor nie wtykamy, nie wpychamy, po prostu go opuszczamy na slot, a następnie zabezpieczamy. No i też taki tutaj trójkącik pokazuje nam dolną część płyty głównej. Więc widzicie, procesor po prostu osiadł na miejscu. Teraz to zabezpieczamy koszyczkiem. No dobrze, procesor jest na miejscu, teraz nałożę pastę termoprzewodzącą i użyjemy sobie zwykłego chłodzenia boksowego, potestujemy troszkę na takim chłodzeniu. Z tego co widzę, ona już tutaj ma nałożoną pastę termoprzewodzącą, więc dobra, nie będę marnował swojej, tylko sobie zrobimy to po prostu w ten sposób. To chłodzenie ma to do siebie, że montuje się bardzo prosto. Ok, ostatnia rzecz to podłączenie zasilania tego wentylatora. Możemy teraz także wrzucać pamięci. Powiem Wam szczerze, że z nowym chłodzeniem poczekam na większą obudowę, a pamięci po prostu dopychamy, aż te zaczepy nie zamkną się i nie klikną. Wtedy wiemy, że jest ok. Dobrze, pierwsze co sobie robimy, to na tej sekcji od płyty albo na tyle obudowy montujemy sobie ramkę, która przychodzi od wewnątrz, tak więc musimy to zrobić przed zamocowaniem płyty. Więc odwracamy to sobie, orientujemy ją prawidłowo, tak jak są napisy, a następnie dopychamy, aż nam to wszystko kliknie. Tutaj w każdym narożniku. Dobra, jeśli ramka jest zamocowana, to już z tym mamy spokój. Możemy teraz przykręcić płytę do dystansów. Też ją sobie osadzić w tej rameczce i będziemy mieli już gotową do podłączania przewodów zasilacza. Ok, moi drodzy, musiałem nieco przyspieszyć cały proces, ponieważ czas mnie już gonił, zrobiła się późna godzina. Dlatego nie nagrywałem wszystkiego po kolei. Macie już teraz gotowy zestaw, to znaczy nie gotowy, po prostu podłączyłem tak zasilacz, zasilanie procesora, zasilanie płyty głównej, wentylator chłodzenia procesora, jeden dysk SSD oraz monitor bezpośrednio do płyty głównej, do tej grafiki zintegrowanej, po prostu żeby sprawdzić, czy wszystko działa. Tak więc Windows mi się odpalił. Całe szczęście, że nie trzeba go przeinstalowywać, ponieważ słyszałem, że jeśli wymienimy kilka elementów w komputerze, czasami Windows może
wykazywać jakieś problemy z uruchomieniem się. Natomiast w tym przypadku na szczęście nie było tego, nie będę musiał przeinstalowywać wszystkich programów, gier na nowo instalować i tak dalej, więc to jest fajne. Ja go teraz sobie na spokojnie poskładam i będziecie widzieć kolejne testy. Natomiast jak przyjdzie nowa obudowa, to obiecuję Wam, że już sobie tak konkretnie fajnie wszystko obejrzymy po kolei. Na dzisiaj dziękuję Wam za uwagę, za obejrzenie tego filmu z montażu nowej platformy na procesorze i7 i z płytą gamingową od Gigabyte'a. Pozdrawiam Was, cześć!